Stoi przede mną taki mały słoiczek. Słoiczek, w środku jakiś taki dziwny płyn. Jak się okazuje, jest to dysk komputera. Tak, dysk komputera, ale w postaci płynnej. Może nie do końca jest to dysk, tylko raczej to jest to coś, co z dysku pozostało. Tyle tytułem rozpoczęcia naszego dzisiejszego programu, bo sądzę, że zabrzmiało to ciekawie. A w studiu goszczę pana Rafała Iwańca. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pan Rafał reprezentuje Bosk Data Security. Panie Rafale, to pan wymyślił tą metodę, żeby z porządnego, twardego dysku zrobić takie nie wiadomo co. Tak, wspólnie z ojcem opracowaliśmy wstępne założenia. Później skorzystaliśmy troszeczkę z pomocy chemików wojskowych. I stworzyliśmy taką technologię, która umożliwia roztworzenie talerza twardego dysku do postaci jonowej, czyli do cieczy. No właśnie, powstaje takie właśnie nie wiadomo co, to raczej chyba tego pić nie można, ale to dopiero za chwilę, więc jak będziemy chcieli się napić, to raczej pójdziemy po wodę mineralną, a obok mnie, po mojej lewej stronie, państwo tego nie widzą, ale zobaczą ci, którzy będą przeglądali nasze podcasty, pan Adam Wojciechowski. Witam serdecznie państwa. Pan Adam reprezentuje twójserwis.com i pan może nie rozpuszcza dysków, ale jest od tej strony sprzętowy, jak trzeba pomóc przeciętnemu Kowalskiemu. Tak, pogotowie komputerowe i usługi. Dokładnie. Proszę państwa, więc ja wracam do tematu i do pana Rafała. Panie Rafale, powiedział pan, że wymyśliliście metodę i to jest metoda dosyć niesamowita, bo mało kto prawdopodobnie słyszał o dyskach w płynie, ale jesteście prekursorami tej metody i to na świecie. Tak. To jest technologia cała już, została zgłoszona do Urzędu Patentowego i czekamy na patent, który prawdopodobnie w tym roku uzyskamy. Zostało to zgłoszone w 2007 roku, także oczywiście jest to na skalę światową innowacja i oprócz Amerykanów, powiedzmy, którzy stosują podobne, nie takie same, ale podobne technologie już w wojsku, które w zasadzie nie są jawne tak do końca, to jesteśmy jakimiś prekursorami i jako pierwsi oferujemy to u nas w kraju oczywiście i zamierzamy oferować w Unii Europejskiej i na rynkach światowych. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Tak przy okazji odnoszę się do czatu, bo tak jak powiedziałem, czat na www.radioszczecin.pl i na czacie odezwał się Marcin San Jose, który nas wita z Doliny Krzemowej. Serdecznie pozdrawiamy Dolinę Krzemową. Widzi pan, panie Rafale, uderzyliśmy w stół i się Stany Zjednoczone odezwały. Tak. Przy okazji pozdrawiam tych wszystkich, którzy gdzieś tam daleko od Szczecina słuchają naszego magazynu. Natomiast ja mam pierwsze i podstawowe pytanie. No, dysk w płynie i o ile dobrze pamiętam, panie Rafale, myśmy rozmawiali jeszcze przed wejściem do studia, poza tym no w ogóle większość ludzi uważa, że wystarczy ten dysk tylko po prostu przeformatować. Nawet tutaj na czacie, nie wiem, cofnę się kawałek w dół, bo czat mi się przewinął, Madex bodajże napisał, że żeby skasować dane, to on po prostu by użył magnesu. To wszystko, ja w ten sposób powiem, to wszystko jest związane ze stopniem wiedzy. Dla niektórych Kowalskich może wystarczyć przeformatowanie. Jeżeli ktoś jest troszeczkę mądrzejszy, to wystarczy, on będzie twierdził, że wystarczy wwiercenie na przykład dziurki w dysku, w nośniku i to załatwia sprawę. Stopniując tą wiedzę i stopniując tutaj jak gdyby możliwości później odzyskania, to niektórym właśnie może się wydawać, że wystarczy zrobić takim sposobem lub takim. Natomiast to też zależy, jaką informację chronimy i kto ile włoży wysiłku w odzyskanie danej informacji. Jeżeli to jest zwykła dana osobowa, pana Kowalskiego, zwykłego, to oczywiście tutaj no jest jakaś trudność umiarkowana, ale jeżeli tam są już jakieś dane sensytywne, wrażliwe, nie wiem, na przykład pana jakiegoś ministra, to tutaj już ktoś może włożyć, jakaś grupa przestępcza na przykład, więcej pracy w to, żeby to odzyskać, więc
to zależy od stopnia tej informacji, tych danych, które są na dysku. Dokładnie. Ja wskakuję w słowo, bo jeszcze przed wejściem do studia rozmawialiśmy z panem Rafałem Iwańcem z Bosk Data Security o tym, że za tydzień, może za dwa, może w przeciągu miesiąca gościem magazynu komputerowego Trącić Myszką będzie pan Paweł Odor, Scroll on Track, czyli człowiek, który zajmuje się odzyskiwaniem danych. I akurat rozmawiając przed audycją, dotknęliśmy wątku, że na dobrą sprawę, i pan to wie, bo pan to potwierdzał w rozmowie z panem Pawłem, że w zasadzie zawsze można jakieś dane odzyskać, a jeżeli są to dane związane z obronnością kraju, tak, ze szpiegostwem czy szpiegostwem przemysłowym, to warto włożyć duże pieniądze i chociaż część tych danych odzyskać. Oczywiście, ja może tutaj też chcę podkreślić, że jeżeli nie odzyskamy wszystkich informacji z nośnika, to zawsze możemy odzyskać pewne, a ktoś, kto szuka i później analizuje to, co odzyskał, zawsze może trafić na coś bardzo wartościowego. Pytanie do pana Adama, który siedzi obok i często właśnie pomaga ludziom. Przecież panu też się czasami zdarza pomagać ludziom odzyskać dane z dysku. Dokładnie. I w sumie wbrew pozorom nie jest to takie straszliwie trudne. Nie jest to skomplikowane, ale też zależy głównie od rodzaju utraty danych, tak? Proste utraty danych, typu przypadkowo usunięte partycje, przypadkowo usunięte pliki są bezproblemowe do odzyskania i to prawie każdy jest w stanie zrobić sobie sam taką usługę odzyskiwania. W niektórych przypadkach nawet nie potrzeba firmy zewnętrznej. Natomiast jest możliwość odzyskania danych uszkodzonych znacznie bardziej niż zwykłe usunięcie partycji czy skasowanie pliku.